Cześć, siema wam wszystkim, kolejny odcinek, zapraszam. Uświadomiłem sobie jedną rzecz, że teraz, gdy mam ciut mniej czasu i nie wiem w sumie, jak to będzie z tym mnożnikiem całym, którego no kompletnie nie mogę doprowadzić do dwukrotnego i chyba go zostawię tak jak jest, niech jest. Tylko wykonamy sobie dwa zadanka tutaj na strzelnicy, bo są dwa bardzo szybkie, będę miał 1-5 i pójdziemy grać na multi i w końcu expić te postaci, bo to co tutaj się dzieje, to, że ja się zatrzymałem na trzecim prestiżu i praktycznie idzie to bardzo, bardzo powoli, to jest niedopuszczalne. Więc, a poza tym mam 36 gwiazdek i mógłbym je bardzo skutecznie wydać tu, bo jest ryb. Ale dobra, na razie ten. Na razie A+, szalone cele. Imp, a później inżynier. Dobra, imp, inżynier, to może być co najmniej ciekawe, bo mam pytanie, czy ja impem dam radę to zrobić. Ale chyba tak, wiecie co, weźmy sobie... Z7 jest specjalna rzadkość, a to czekajcie, to specjalne to jest tylko to, że to, nie wiem, chyba przed premierą, że to się zamówiło, że w ogóle, nie, do tego mają wszyscy dostęp. Co się dostawało, jak się kupiło grę przed premierą, ale nie tylko tyle, że przed premierą, ale tą wersję specjalną. W tej wersji specjalnej chyba było więcej monet czy czegoś. W sumie sam nie wiem, słuchajcie. Come on, to się da rady zrobić. Bang, bang, bang. Bang, come on, zahaczyłem o coś. Dobra. Mati szybki. Dobra, i jeszcze ty. Czekajcie, ale ranga S to jest dobrze. No, dobrze, bo jest A+, bądź też lepsza. Ja to zrobiłem nawet dosyć szybko. Chwila, w ogóle tu jest, bo jest ranking, tak? Ja wiem, gratuluję, 14 sekund, brawo, super. Ale jeśli chodzi o tylko i wyłącznie impy, jakie wyczasy tutaj... Wow! Wow! Jestem na 7 miejscu w rankingu róż. Jakby nie było. Ale to chyba nie jest taki ogólny jakby ranking świata, tylko ranking, nie wiem, filtr znajomy, aha, w znajomych, okej. Okay. No to dobra, to dlatego jestem na... Na 7 miejscu, dosyć wysoka. Ja tu w tej strzelnicy za dużo czasu nie spędzam. Cytryn, wśród znajomych. Na trzecim. Czy będzie coś jeszcze lepszego? Pożeracz niekoniecznie. Bo ja też nie wszystkimi postaciami. Kukurydzę też jestem dosyć wysoko. Nie wszystkimi postaciami robiłem to w ogóle tutaj. Naukowcem. O, ha, ha, ha. Dobra. Wy tu jesteście najprawdopodobniej ci, których mam znajomych. Jesteście tutaj i tu się widzicie. Ale to ja nie będę już przeczytał waszych wszystkich ników. Jeszcze tylko przejadę, no ogólny ranking jest chyba tutaj. Dobra, wstecz, zaliczyłem to zadanko, teraz zrobimy jeszcze tylko inżynierem i idziemy na multi, bo to jest najważniejsze. Dowolnym inżynierem, ale to kompletnie nie gra roli, którym, wiecie co? Był taki inżynier, który strzelał normalnie, nie takimi gruszkami, tylko czymś takim. To chyba był, czekajcie, ja muszę zobaczyć na jego broń i wtedy będę wiedział. Ty nie. To mógł być on, ogrodnik niekoniecznie, sprzątacz też nie, pan Zdzisio, pan Zdzisio to mógł być, chwila, moment, nie, pan Zdzisio strzela za wolno, to był zdecydowanie ktoś inny, bo był taki jeden, to był chyba, może nawet on, uwaga, taki, który strzelał, o, strzelał szybko, to ten, bo wiecie, no muszę mieć celność i szybko, niech strzela i trafia w te tarcze, a nie jakąś kulką, która leci, nie wiadomo czy trafi. Come on! Come on! Wow, Mati, celność na bardzo wysokim poziomie. Jeju, ty pokazałeś klasę w tym momencie. Dobra, śmigamy dalej. Jeju, to jest powolne. Chodź tu. Trafiłem chyba. I jeszcze ty. Znowu ranga S. Dobra, 21,50 i mnożnik mi wyskoczy 1,5. Dokładnie, też tak myślałem. No to teraz tylko pozostało przynieść się do bazy, uzbroić się w jakieś kolejne zadania i pograć w końcu w to multi, bo już nie mogę.
I też przydałoby się wylosować te 40 tysięcy jakiś pak, który w końcu by mi mógł wpaść, ale nie, bo jak? Bo już wylosowaliśmy, nie wiem, z dobre 4-5 sztuk i w żadnej z nich nie było tego, co chciałem, czyli części z tych nowych postaci. To jest co najmniej przerażające. To będzie łatwe, to niekoniecznie to. Ukończ operacje grodowe. Pokażcie mi tak. Tak to musi zostać. Bo niestety, ale niektórych zadań nie mogę wywalić, bo mi się kompletnie skasują. Na przykład tego. Gra, to już nie będziemy kombinować. Dajcie wstecz i lecimy. Gra wieloosobowa, standardowo, bitwa o teren, proszę bardzo, dołączamy, ja wam zrobię przejście, żeby było już potem wczytywanie, aczkolwiek zobaczcie, jak to szybko się stało i w dodatku jesteśmy na Zombopolis, co mnie podwójnie cieszy, ale i tak wam zrobię przejście. I spójrzcie, jeszcze w dodatku jako mechanik, jako inżynier, sorry, mechanik, inżynier, jeden kij, tak? Zbudujmy jeden teleporter. Czy czekajcie, my bronimy w tym momencie, to ja tutaj nie buduję teleporterów. Uff, do dupa, to trzeba zmienić postać. Na taką, którą chciałem expić. A tą swoją drogą też, nie, bo ona ma już szósty poziom, to sobie darujmy. Po co mam expić postać, która ma szósty poziom, sobie darujmy. Tylko pierwszą rzeczą, którą bym musiał osiągnąć, to własny dead po prostu. Come on, chodź tu. A, ukryłeś się, jasne, pewnie, za 100 punktów. Czekajcie, też muszę przygrzeć w kogoś. No i róża we mnie wysłała naboje. Chodź tu! Obudziliście się. Trochę zbyt późno. Ej, ten pomarańcz, on przeszedł tutaj. Zobaczcie, to jest ten, którego naruszyłem troszkę. Ale właśnie ktoś go załatwił. A dlaczego Mati nie dostał asysty? Nie mam kompletnie pojęcia. Aczkolwiek się zastanawiam. Cześć! Hej! Możecie mnie śmiało załatwić. Teraz dostałem asystę. Fajnie, no załatwcie mnie, bo chcę jednak... Znaczy, nie dam się tak załatwić po prostu od... Że bez walki się poddam. Nie. A właśnie w ten sposób nie. Ale trzeba wybrać postać, którą... 16%. No człowieku, ej, weź coś ustalmy. Zmieniamy. I weźmy w końcu, wiecie co? Impy były, superbohaterowie też byli, bo zobaczcie... są wyekspieni, oprócz tego elektromózga. Poza tym, dlaczego ja tu nie mam jeszcze dwóch, co jest kardynalnym błędem. Tutaj kapitanowie są, oni, no, bo ich lubię, no to są, no, nie ma innego wyjścia. Żołnierze są na trzecim poziomie, co jakby sprawia, kurczę, to stukanie tej myszki to mnie... Tu jest, 2 na 3, ja mogłem tej ryby w końcu użyć, na koniec odcinka sobie użyjemy tą rybę. Ale jest jeden ból kardynalny, którego się dopuściłem. Wszyscy naukowcy... Spójrzcie, co tu się dzieje. Oni mają pierwsze poziomy. Co jest totalnie niedopuszczalne. Zacznijmy od pierwszego. Trzeba się w końcu nauczyć tą postacią grać, no bo jak inaczej? Jest to niby ta postać wsparcia, którą nie do końca mi jakby rozgrywka szła jakoś fantastycznie, ale trzeba te punkty na... No patrzcie, już! No brawo, brawo, super! Fajnie, Don Kukury skoczył i mnie nie ma. Się pobeczę dzisiaj. Dobra, nie żartowałem. Trzeba coś z tym zrobić. Ale... nie, okej. Okay. No, drugi raz, śmieszny jesteś, fajnie, super. Ogólnie, props. Do przodu, to najważniejsze. Się muszę, nie wiem, gdzieś zaczaić. Tu macie jakieś leczenie czy coś. Jak to leczenie u mnie działa? Bang, bang, bang. No, dobra, dostał. Chwila. Przesiuń się, Mati, teraz od tyłu. Trzeba jakimś sposobem przynajmniej kilka tych postaci zabić, żeby... Umówmy się, trzeci poziom. Trzeci poziom na nich zdobyć i koniec. Dobra, jest już. Chyba dosyć dobrze mi poszło.
Może też nie do końca, magiczny oset. Mam tu trzeci poziom, nie? Czekajcie, zmieńmy postać, bo nie chcę się męczyć jakoś do czwartego specjalnie. Trzeci jest całkiem spoko, weźmy oceanologa, a nuż akurat trafimy na jakąś fajną postać, bo nie jest powiedziane, że żadna z tych postaci mi nie siądzie, tak jak na przykład było z Chomperem kiedyś. Chomper kompletnie nie moja postać, ale jak trafiliśmy na Chompera Yeti, tego, który, ten, który strzela, jest świetna opcja naprawdę tej postaci i genialnie mi się nią gra. Czekajcie, jakbym go wskrzesił, to też dostanę punkty, nie? I fajnie. Co się dzieje? Człowieku, co ty robisz? Co on zrobił? Super, kryształ mnie zabił, ale mi chodziło o to, że jakoś zabiłem i on zaczął tańczyć. Co jest trochę bez sensu. Chyba, że to jak na tą podstawkę się tam wejdzie. I ona przeszkadza trochę zombiakom. W taki sposób to może działać. Tylko jak w takim razie... Przepraszam bardzo, przepraszam, 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 przepraszam. Ej, to siedzi mi, nawet to jest spoko. Ale Mati jest dobry. Mati Koksi. No nie do końca, ale drugi poziom nabity. Fajnie, bo to szybko strzela. Fajnie, bo to szybko strzela. Ej, dobra, troszeczkę się odnalazłem, troszeczkę. Bo to jest inny styl w ogóle gry. Trzeba poćwiczyć inaczej, że nie z daleka, tylko trzeba się zakratać pod nich i ich niszczyć z bliska. Co jest faktycznie troszkę inne, ale wykonalne. Dobra jest ta umiejętność druga, która mi pozwala bardzo, bardzo szybko pod nich podejść. Ej, strzelaj! Ja, dobra, przynajmniej jeden. On też przeładowuje. 3-2? Hehehehe, frajer. Dziękuję. Pozdrawiam. No okej, byłem w powietrzu, jestem na ziemi. Dziwne. Obroń fabrykę. Ogólnie też wam powiem, że nie nagrywałem chyba 2 dni. Odcinki mieliście te, co wcześniej nagrałem, ale całą sobotę, jakby byłem w pracy, byłem na weselu, nagrywałem z drona całe przyjęcie, uroczystość, wszystko. I mnie nie było. Chodź tu. Załatwiony. W sobotę się leczyłem z imprezy, która była wieczorem w sobotę. I nagrałem tylko chyba parę modyfikacji do modów. I teraz jest poniedziałek. I ogólnie dobrze, że miałem zapas odcinków, bo tak to byłoby lekka bieda. Cześć. Wpakowałem się w małe tarapaty, ich tam było 4. Jeśli ktoś nie zauważył, to musiałem sprecyzować, żeby nie wyjść na tego, kto nie umie grać. Czy ja tu mam już... Nie, drugi poziom. No to super, to jakoś nie wygląda, ale trzeci zdobędziemy i zmienimy na kolejnego naukowca. Bo to tak musi być. A swoją drogą, aha, nie obroniliśmy, to jest kolejny punkt. No to dostaliśmy ładnie, ale w dupę. Przepraszam bardzo, ale muszę podejść. No widzę, że dziadek też jest troszkę przyczajony. Ich tu jest za dużo. Ale jakbym podszedł... I teraz uciekł, to może by mi się dużo nie stało. Dobre, i znowu uciekł. 17 punktów życia to jest kompletne nic. Już chciałem dwójkę naciskać, ale byłem ściśnięty przez te flaki od róży. To nie było miłe. Ogólnie nie było jak, ale załatwiłem już dwóch. Słuchajcie, wyrabiam się powoli w tym. Wyrabiam się autentycznie. Coraz lepiej mi tym naukowcem idzie. Zaraz będzie trzeci poziom. Hehe. Zombus Energy, uhuhu, cały kontener. Panie, mogliby takie coś sprzedawać. Myślisz, że coś zdziałasz? Otóż nie. Dziękuję, Mati musi spieprzać. 5 punktów życia, to jest bardzo, bardzo dużo. Wiecie, jak to było wyliczone? Ja tam wszystko ogarniałem w tym tłumie. Wszystko, po prostu widziałem co jak. Naprawdę, nie żartuję. Oprócz tego... Aha, jedynka działa w ten sposób. Jeszcze tego nie wyczaiłem. Tylko, że to ma krótszy zasięg niż od słonecznika, co jest co najmniej niefajne. Bo mogłoby być... W ogóle tego nie rzucam. To nie jest, że leczy, tylko, że wybucha, tak? Spoko.
Chwila, przepraszam bardzo. Róża sobie musi tu podejść, zaraz ci się to skończy, a się zdziwisz wtedy. Dobra, teraz pozwólcie mi się ukryć. Jeszcze was przyleczę troszeczkę. Chwila, jakbym tam wburzył. Ej, słuchajcie, przejmują nam to, nie róbcie tego. Podejdź. Okej, jesteś mój. Kolejny, ej. Czterech pod rząd zabiłem, ta postać jest naprawdę fajna. Chwila, już mam trzeci poziom, nawet nie zauważyłem, tak mi fajnie idzie. Ej, odnalazłem się. Kurczę, wystarczy trochę potrenować i wszystkie postacie są naprawdę spoko. Czekajcie, róża nie. Trzeba tylko umiejętnie uciekać. No to nie do końca było przemyślane, miałem za mało punktów życia, jeszcze róża. No zobaczcie, nawet ten kukurydz mnie nie załatwił, a mógł. By się trochę postarał. Nie no, ej, sorry, ale naukowcem też czasem da rady pograć, naprawdę. Załatwiony, przejęli to niestety. Dobra, to dwójka i spadamy. Ta dwójka to jest naprawdę tutaj... daje rady. Nie, ho, ho, ho. Super, fajne delfinki, super odgłos, fantastyczny, ja jestem zadowolony. Pozwólcie mi tędy przejść. Tutaj nie, Zombopolis. Okej. Tu. To też jest fajne, to by się można było na nich zaczaić. Jakoś ich pojedynczo załatwić, tylko tak ewidentnie pojedynczo by. Nie. Ewidentnie pojedynczo, bo jak już jest na przykład dwóch. No, zobaczcie, 10%. No, miał wyraźnie po prostu szczęście. Nic więcej, samo czyste szczęście. Ej, słabe to. Przecież to w powietrzu nie zaleciało tak daleko, jakbym był na ziemi. Hej! Przepraszam, o, chyba pierwszy raz mi się tak perfidnie odbiło na odcinku. Zazwyczaj to tłumiłem, ale akurat mówiłem i mi się odbiło. To było niekontrolowane totalnie. Ale to nic, nie wytnę tego, bo pewnie o tym zapomnę, jak będę składał odcinek. Także to musi być, musieliście to jakoś przeżyć. Łoż ty w życiu. Chyba się zbyt ewidentnie wpakowałem. Ile ci życia zabrałem swoją drogą? Dosyć mało. Fajnie, że kod wpisał. Najbardziej mnie rozwalają ludzie, którzy w nick wpisują kod. I nagle im wyskakuje, że nick nie może być tak długi i urywają ten kod. No, fantastyczne. Widać, na poziomie wszystko. Aizum. Ty, ale moment, Mati, bo tu pociąg przecież jeździ, ty weź ogarnij. Łoch, zdążyłem. Ej. Wow. No i pojechał. Nie można wskrzesić. No przecież stałbym przy torach na pewno leżałem. Okej, jeszcze raz. Powtórka z rozrywki. Chodź tu. Można też przycelować. Ała. Ale to za dużo pewnie nie da. Kolejny pociąg, Mati, nie ryzykuj tak. Chodź, wyleczę was troszeczkę. Dobra, i teraz się możecie śmiało tutaj pokazać. Patrzcie, kto idzie. Byłem obok. Proste. Cicho, po raz kolejny pociąg. Przejechał tych inwalidów. Cicho, bo to trzeba daleko się trzymać od tego. Okej, jestem. Ej, no bez... Jakim prawem? 65 jeszcze mu zostało. Dwukrotnie to zrobił. Swoją drogą fajna ta grzywa na tej pomarańczy. Fajna grzywa. Ej, miałem zmienić postać, tak? Dobra, jak już ma trzeci poziom praktycznie pod koniec, to nabijmy czwarty i będzie święty spokój. Dużo mi to nie dało. Nie, super, brawo. Po raz trzeci. Taki miętowy, wąsik też tutaj. Pojaw się. Wąsik też taki miętowy. Błagam, nie. A, chwila, to moment, tutaj też jeździ, bo ja nie, sam tego nie kumam, nie obczajam, bo tu za dużo, że nie grałem na tej mapie, więc sam do końca nie wiem, czy on jeździ we wszystkich, tylko po tych torach, czy po tamtych też.
chwilę, jak ja was bym tutaj zaszedł tak dziwnie. Dobra, jeden. Swoją drogą, naukowiec by mógł mieć więcej punktów życia. Ajajaj, muszę zmykać. Zdecydowanie bym tego nie przeżył. Dwa punkty! Poziom czwarty, hej! Dobra. Możemy zmienić. 5 do 4. Jestem lepszy. Frajerze. A frajerze było w sekrecie. Okej, okay, dobra. Oceanolog ma czwarty. Doktor Toksyn. Zobaczmy, co on w ogóle robi. Jak to działa. No, no. A jak szybko strzelasz? 3, 4, 5. 5 strzałów tylko, no nie żartuj, chyba kpisz. To musisz naprawdę zadawać dosyć spore obrażenia, bo tak to nie ma szans. Zdrowie zombota jest nieopisanie wielkie. Nie przejmiecie tego. Barbarzyńcy. No a brawo, ma super. Nie, okej. Okay. Moje umiejętności na poziomie zombo. Trzymaj się, chłopie. Dobra, tam idzie róża, z tego co już wyczaiłem. Oż ty w życiu. Słabo, Mati, słabo, słabo. Ja nie wiem, 2 dni nie grałeś, o co tutaj chodzi? Patrz jak już leją po tym. To trzeba bronić, a nie. Nie ma tak, że odpuścimy. Oj, chodź tu, kombinatorze. Dziękuję, pozdrawiam, teraz to uciekam. Okej, kolejny gościu, tak mi się wydawało, że widziałem kolejnego, który wpisywał swój nick. Jest to przeładowane? Jest. Okej, a tędy jak pójdę, to gdzie zajdę? Czekajcie, jakieś obejście dziwne. Nie wiem, tutaj jeszcze nie byłem. Gdzie mnie to doprowadzi? Na górę, ale na górę czego? Chwila, moment, gdzie ja w ogóle jestem? Co się dzieje? Aha, tutaj, dobra, luz. Aha, no to jest jakby tylko po prostu wyższy poziom, który kompletnie dużo nic nie daje. Można stąd chronić, ale po co? Nie wiem, zdrowie zombota nam leją. Dobra, ucieczka. Przeładowane jest. Nie, 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 ale cię załatwiłem. Jak ci zmiażdżyło tego Irokeza. Masz, bang, 1 do 4. Nieważne, że cię podnieśli. Frajer. Nie lubię go. W ogóle to był taki fajny tunel, co się z nim stało? Dziadek miał problem, widzieliście? Coś go lag złapał, jak próbował tą nogą ruszyć. Biedny. Słabo. Ty wstawaj, chłopie. Minuta 53. Ej, przepraszam, tylko nie ty, różo. Co się z nią stało swoją drogą? Ja znowu sobie przejdę dookoła, bo to minie co najmniej... Ej, hehe, pokonanie gracza, super. Drugi poziom. Przepraszam, nie tu. Ty, załatwisz tego groszka, czy coś ci nie wychodzi tak długo? Ja nie mogę, on się z tym groszkiem strasznie długo męczył. Są tu jakieś roślinki? Nie, to chwila, ja muszę podejść. Jeszcze do przodu, jest róża. I co zrobiłeś? Chyba nic. Udało ci się ją załatwić? Ej, szacunek, stary. Ja cię podleczę troszkę. Już tam idę. Chodź, 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 chodź do mnie. Pięknie, ej, coraz lepiej, naprawdę. Było czym... Chodź tu, po tobie. Super. Róża i ucieczka, do swoich. A, nie miałem tego. Fasolka? Nie, 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 dzięki. Przeżyłem. Powiem wam, że trochę was tutaj dużo. Mati, kurczę, ale jesteś dobry tym. No dobra, teraz tu już jestem załatwiony. 5 pod rząd. Ej, tego bym się nigdy nie spodziewał. Udało się. Ważne, żeby nie zginąć. Aż 5 pod rząd tą postacią jest nowość. Czy coś ciekawego się stało, a mianowicie straciliśmy... Trudno się mówi.
proste, ale odcinek będzie fajny. Odcinek ma na pewno tytuł Odkrycie inżynier... Nie, Odkrycie naukowca albo coś takiego. Albo nauczyłem się grać nową postacią, albo nie wiem, zobaczy się. Ogólnie mam wrażenie, że mi nawet spoko poszło. Zaraz zresztą zobaczymy sobie statystyki i słuchajcie. Nie będziemy grać kolejnego meczyku, tylko wrócimy na podwórko i pójdziemy do kanałów, bo muszę znowu zwiększyć poziomy postaci aż 20 tysięcy. Też prawie. Jeszcze jakbym dostał jakieś odznaczenie, to w ogóle. Hej, cudowne. Czekajcie, zobaczcie sobie tylko na statystyki, bo sam jestem po prostu ciekaw. Hej. Nie tak źle. Co prawda aż 16 razy padłem, ale jak na początek rozgrywki wróć na podwórko, jak na początek gry, w ogóle takiej stricte gry tylko i wyłącznie naukowcami. Mam nadzieję, że dużo osób z was czekało na naukowca. Kolejny odcinek też, bo mi się spodobało. Słuchajcie, 40 tysięcy zobowiązuje do wylosowania części. Come on. No błagam, jak nie teraz, to kiedy? Jak nie teraz, to kiedy? Chociaż jedną część. Widzę, że gra, to ty mnie lubisz. Super. Fajnie. Super. Woskowane knoty i za to zapłaciłem 40 tysięcy, jestem w niebo wzięty. Szczerze. Nie, dobra. A swoją drogą, o 55, czyli już 5 nabiliśmy. Idziemy do tych, do kanałów. Weźmiemy jakieś najgorsze postacie z najgorszych, których totalnie nie cierpię i zobaczymy. Ale nie naukowców, bo naukowcami sobie zagram, bo nawet mnie to jakby wciągnęło, zaciekawiło i jest to co najmniej fajne. Bo w sumie zobaczcie, setny któryś odcinek, ale dopiero poznaję naukowców. I to jest w porze rzecz. Swoją drogą ciekawe, kiedy będzie Zombopolis 2. I co tam dadzą? Ja czekam na ten, strasznie czekam naprawdę na ten ratusz, w którym tam ktoś przejście jakieś robi, do czego to będzie służyć. No zobaczymy, naprawdę mam jakby no dużo rzeczy sobie tak jakby kminie, co tam może być. Najfajniejszą z nich, która by się mogła spełnić, to jest takie coś, że tam będzie portal i będzie nas przenosił na jakieś inne podwórko, takie właśnie, takie bardziej mroczne, czy nie wiem, zobaczymy. Weźmy jakąś postać taką, która jest słaba. Oprócz tych naukowców, kim ja tu nie cierpię grać? Jednego dziadka nie lubiłem, żołnierza chyba któregoś też nie lubiłem. Lotnika czy... nie, Centuriona chyba nie lubiłem, bo on dziwnie strzelał. Centuriona, czy sobie weźmiemy najwyżej w ostatnim ten... Elektromózg. Ciebie nie lubiłem. Impy lubię, bo impami sobie grałem. Może coś u roślin jest bardziej stricte. Wiem co, tutaj ogrodnik nie, ale pan... pan technik dźwięku. Weźmiemy sobie dwa razy jego ulepszymy, to znaczy przynajmniej, żeby zdobył kolejny poziom. I później rośliny wybierzemy. Come on. Tak jest. I jeszcze raz. Super. Ile ci tego tam przybyło? 32. Dobra, to dajmy jeszcze raz i już będzie. Dobra, plus. To już ci więcej nie dam. Masz czwarty poziom, wystarczy. I na tym by się twoje szczęście skończyło już definitywnie. To teraz roślinki. Tylko co? U roślin chyba najbardziej róże. Lodowa róża? Cytryny też, ale cytrynami jeszcze w miarę jakoś... Róże też są fajne, ale na tym multi mi jakoś, szczerze wam powiem, nimi nie idzie. Na pewno nie kukurydzę, bo to była głupota. Chomperami też mi jakoś spoko zaczęło iść, ale dlaczego ten ma dopiero pierwszy poziom? Hej! Yeti pożerać, tak. To jest mój ukochany chomper, amen. To nie i to też nie. Chyba, że czekajcie, tu jest jakaś głupota. Któryś jest bardzo słaby. Kaktus Zen, z tego co mi się kojarzyło. Weźmy go tylko dwa razy, zróbmy mu. Albo zróbmy też mu czwarty poziom. No, on dawał rady, ale wolę, wiecie co? Wolę, jak mam już gwiazdki, to tutaj z nim zrobić porządek. Raz. Trzy. I cztery. Masz czwarty. Super. Jak tam mój poziom? 59. Dziękuję. Nie ma za co. A ile gwiazdek zostało? 7. Czyli jeszcze tylko raz. A jakbym chciał grać nieskończoność, to nie w tym odcinku. Ale wydamy, jak już tu jesteśmy, słuchajcie. Na róże. Tak, żeby zdobyła poziom kolejny na 100%. Ta może nie zdobędzie, ale...
A dajmy, co mi zależy, słuchajcie, i tak będę miał kolejne gwiazdki za niedługo, więc żadna różnica. No i słuchajcie, tutaj kończymy, mam nadzieję, że wam się podobało. Dzisiaj już chyba drugiego odcinka z niczego nie będzie, będą dopiero jutro, ale jeśli nie widzieliście na przykład serii ze Stranded Deep i nie oglądacie, to was mega zachęcam. Odpalcie sobie trzeci, czwarty odcinek i zobaczcie, czy wam się spodoba, jeśli tak. To zaczniecie oglądać od początku całą serię, bo jest naprawdę fajna, a dużo z niej odcinków znowu tak nie będzie. Tak strzelam, że w granicach 15-20, tak ogólnie rzecz biorąc, się zobaczy. Dobra, i to tyle. Miłego dnia, trzymajcie się i zaproście swoich znajomych na mój kanał. I weźcie udział w konkursie na fejsie, bo mi tym w pewnym sensie pomagacie. Cześć, na razie, pa!